Cześć! Cześć, tu Oluś i tatuś. Dzisiaj gościnnie z nami Julka i Zosiunia. To są specjalistki od Loskitis, więc Ty też jesteś specjalistą od Loskitis? Czyli mamy trzech specjalistów od Loskitis i jednego niespecjalistę. A ty jesteś takim dirkowym. Aha, dirkowym. Zobaczcie, dirkowy. Dzisiaj otwieramy Loskitis, bo tak było przegłosowane na ostatnim filmiku. Co do powtórek z poprzedniego odcinka, no to dostała je Juleczka. I dzisiaj, żebyście wiedzieli, dzisiaj Julka ma imieniny. Dlatego jedna paczuszka jest jej od nas w prezencie. Dziękuję. Oczywiście otworzymy to dzisiaj na nagraniu, ale wszystkie kotki z tej paczuchy będą Juleczki. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Juleczko, żebyś była zawsze szczęśliwa. Dziękuję. Ty też, a złożysz życzenia? No. Szybciuchem. Wszystko na. Ale nie wiem. Co. Nie wiesz co, powiedz 100 lat, Juleczko. 100 lat. Dziękuję. Zosiula, jesteś? Powiedz coś. 100 lat. Dziękuję. Zosia też powiedziała 100 lat. Super ostro. To jest twoje. Trzymaj sobie tu na rączkach. Zaczniemy może od jubilatki, bo ma imieninki. I ty zaczniesz rozpakowywać tą część, my będziemy wszyscy pomagać. Juka, tak, patrz, tutaj się z dołu rozpakuje. Tu się z dołu otwiera, my już wiemy. I potem się z tego wyciąga, tak? Tak. Poczekajcie, tu pomogę troszkę. Też wiedziałaś, Zosia? Na pierwszą serię. Na pierwszą serię, okej. Jest otwarte, wyciągamy pierwsze. Juleczka pierwszy. Poczekaj. Drugie, brązowe. Może ty masz brązową. A ty masz brązową. Czy? Super specjalną. Nie, Juleczka super specjalną. I tu jeszcze mamy dodatki do powyciągania. Ja mam dodatki, bo ja się bardzo. Okej, okay, to zaczynamy, otwieramy i wyciągamy. To wszystko pokazujemy. Zosiu, ja chodź tutaj bardziej w naszą stronę. Chodź tu, Zosiu. O właśnie. Kształt iluminacji. Kształt iluminacji. Pokaż, daj, pokażemy. Zobaczcie kształt iluminacji. No, wyciągajcie, Juleczka, otwieraj, na co czekasz? Super, Osko. Oczywiście jesteśmy nadal w Holiday Park na wakacjach, dlatego mamy tylu gości na nagraniu. Ciekawy, jaki będzie. Dzisiaj z Zosia i Jula, znaczy nie dzisiaj, ale obiecały mi, że na nagraniu coś zbudują z tej ciastolinki. O, co tam masz? Zlinki. Na razie. Portmonetka albo jakieś kurczaki. Portmonetka. Raczej jakiś zegarek. A, pamiętaj tych dużych. Zosiu, bo cię nie widać. Musisz być tak bliżej nas, żeby cię było widać, tak? Ja się przesunę jeszcze. Chodź, Zosiu, trochę do nas tutaj. Ja może przestawię. O, zobaczcie zegareczek. O, Juleczka ma prezencik, bo Julka ma dzisiaj imieninki. Pokaż, Zosiu, tutaj. Zobaczcie, szadersko, odlotowsko, hiperbosko. Tu mamy torebeczkę na glinki, żeby nam nie wyschały. Znaczy, to jest torebeczka Julki. Będzie miała swoje glinki. Super. Super. Podoba ci się prezent? Tak, bardzo. No, nam też się otworzysz? Oczywiście, że otworzę, będę wam pomagał. Nie, czemu nie ma nożyczek? Czemu nie ma nożyczek? Tobiaszku, daj mi szarączko, przynieś nożyczki. To przynieś nożyka. Dziękuję. A nie, jedno. Proszę. Oluś wyciąga pierwszego. Ja mam takie kocura. Dziwaka. O nie. Zaraz będziemy sprawdzać, jak się nazywają. Zobacz, Julka, co mam jakiegoś tako. Zobacz, co mi się wylansowało, Julka. To jest tako. Julka, jestem dżinem, potrzymam lampę dżina. No, ale Tobiaszku, znaczy Olusiu, dalej szukaj. A my postawiamy, bo ja to nie widać. No. Musimy tu bliżej. Mamy większego nasza już nie mógł. Zobaczcie, jaką mamy kosę. Tutaj, ale tutaj jest takie specjalne ponagrywane, więc nie trzeba mocno, więc nóż nam się chyba nie przyda. Super, ale fajny. Zobaczcie, co to jest. A właśnie, miałem sprawdzać. Illuminati. Ja mam takiego. Takiego, pokaż. O, ale Julka, trafiłaś. Co on je, książki? To jest ten. O ja, ze srebrnym. To jest ten, o, ze srebrnym masz. O ja, masz mega rzadkiego kotura. Jula, ale ci się fartnęło. A otwieramy naklejki. Chyba ma być też tak. Możemy otwierać naklejki. Ale nie, chodzi o. Zobaczcie, jak on. Ale ten jest też bardzo, bardzo rzadki.
Ten jest bardzo rzadki mącz. A ten się nazywa, my go nazwiemy kartojad. My go nazwiemy chyba zimniuch, bo jemu jest chyba zimno. A on się nazywa jacket, czyli kurtka. Dla mnie się nazywa. Jeszcze mamy. Jeszcze mamy, jeszcze tam będą inne rzeczy. Otwierajcie, otwierajcie. Jeszcze tu masz. Tu jest jednego. Z kłębkiem, ale o, ja z kłębkiem wełny, ale czadzior. Kłębek wełny. Zosia, zobacz. Kłębek wełny. Ale ty się. A wiesz, jak on prawidłowo, bo ci się powinno położyć, bo on się bawi tą pileczką, tak, widzicie? Bawi. Super, rozkład dla Kosko. Papierki wrzucamy na razie do twojego tutaj, żeby nam nie bałaganiło się. Zobaczcie, Oluś. Oluś, co ty tam znalazłeś? Nie pokazujesz. Nie, to są. Stetoskop. Stetoskop. Julka się zna na tym, bo mamusia jest lekarzem. Ciekawe, co on robi, ten kot. Znalazłem znak. Znalazłeś znak? Dobrze, okej. Otwieramy dalej. Do fajnego kotu jest. A on się przegląda w oknie. On się przegląda w oknie. Czyli to jest taki strojniś. Jest strojniś. Naklejeczki tych dwóch kotów, które trafiają, tylko ty trafiasz mega rzadkiego, bo srebrnego. Czyli nie srebrne, nie są mega rzadkie. Mądruś, są mega rzadkie, bo jest ten. Chimi. On się nazywa Chimi. Tak? Chimi. O, dobra, otwierajcie dalej. A to już wszystko znalazłeś, Olusiu? Wszystko miałem już? Tylko jeden artykuł. Dobra. Ale ładna glinka. O! Ja mam białą taką. Taka czaderska, dobra. Juleczka, otwieraj ostatni. Kurde, ostatniego kotka, daj, Zosiu. A jest kurde. I mówimy najwyżej kurka, rurka, nie mówimy kurka. Dobrze, Zosiu? Mhm. Wszyscy sobie poradzili. Proszę. Zosiunia, masz, daj Olusiu, poczekajcie, czy posprzątamy tu troszeczkę. Ja wam tu pootwieram. Dzbanek do herbaty? Dzbanek do herbaty. Chyba tak. Może jego mam. Po co ci ta glinka na razie? Bo ja bardzo lubię ściskać glinkę. Ściskać glinkę. Na razie Olusiu otwieraj, później pościskamy. No to odłóżę na miejsce, kochanie. Oj, fajne. Ja też mam tu jakieś coś. Co tam? Ja mam, to jest moja pierwsza. Juleczka, znajdziesz? Tak naprawdę jest. Ja. Całe szczęście uważaj na głowę. Po prostu. To jest tamte są trochę bliżej. A ja mam. Zosia bliżej. Nie wiem, a ja mam artefakty, drapak dla kota. A to jakiś kubeczek na herbatkę, albo termosik może. A ja mam drapak dla kota. O, ale super. O, drapaczka, ale superacko. Można sobie wydrapać pazurki, jak są za długie, a my musimy obcinać. Właśnie. Ja mam mikrofon. No nie gadaj. Tak. Super, oskorbotowsko. Jestem gwiazdą gry, więc... Jesteś gwiazdą. Tam jest parę słów na temat krów, Olusiu, co byś chciał powiedzieć? O! Aha, dobra, nie krzyczymy. Juleczka, co chcesz powiedzieć do mikrofonu? Nie. Zosia, coś powiesz do mikrofonu? Nie, nie chcą nic mówić, więc ja zaśpiewam wam. 100 lat Juleczko ma, na, 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 na. A przecież Juleczka nie jest ma. Jeszcze mam Juleczko. Ręce. Okej, odkładamy. Super, osko. Kotek strojnisz. Jacket, czyli kurteczka się nam przewraca. Otworzy ci, Zosiu. Już otwieram. W domu mamy nożyczki, bo nam jest łatwiej. Zaraz ci pomogę. Fajne ta glina. Chodź, nie mogę. Proszę, Zosiu, wyciągaj. Będę miał dzisiaj dużo gliny. No. Proszę, Olusiu. Nie mogę. Nie możesz, daj ci pomogę. Jak nie mogę, to przez nogę. I znowu. No nie, szok niedowierzalnie. Zobacz, jakie specjalnego, ale czaderski. Ja cię. Niebieska dynia. Jak on się zwie? Snowbird. Aj, tak? Czyli coś ze śniegiem, no bo on jest niby taki w śniegu, ale czederski złoty. Ja. Ale rarytasy. A ja mam dynię. Co to jest? Zegarek chyba jest. A to jest zegarek na rączkę, kolejny zegarek, dynię. Bo już jeden mamy jakiś tak, zegarek. Tak, ale taki to jest dynia. Taki ścienny otwieramy, dobra. Bardzo ładna dynia, ogólnie bardzo ładna naklejeczka. Naklejeczka. Pięknie. Z nią są bałwaneczki. Bałwaneczki, bo to jest kotek bałwanek. Kolejne?
Już poczekaj, bo musimy troszkę sprzątnąć. Linki pochowamy na razie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Linki chowamy do woreczka, żeby nie wysychała. Tą białą przyłożymy do białej, bo nie będziemy aż tyle potrzebowali, prawda? Inne te kolorowe będą moje? Znaczy tak, jak będzie jakaś powtórka, to Zosia może coś dostanie, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Na razie ja byłem w pierwszej serii. Dużo jak będzie to znałam, to tego nikomu w życiu nie dam. Ty, nikomu w życiu. A jak będzie powtórka, to dam Zosi. No właśnie. Tak, żeby był kompil. Okay. Fajny ten śnieżny. Ten śnieżny i ten... Ale takiego Olusiu kiedyś chyba podobnego mieliśmy, co? Oluś, drugiej serii, takiego nie mieliśmy? Mieliśmy. No właśnie, też tak mi się wydaje. Nie, to był z tej serii. To był z tej serii, no z drugiej. To jest druga seria. Układamy glinki. Później najwyżej coś pobudujemy. Musimy to zmieścić. Ale to będziesz musiała glinkę bez tego, ale to później pochowamy, tylko na razie. Olusiu, odłóż tą brązową, żeby się nam nie mieszało. Tu naklejeczki, wszystko sobie włożysz. O, na zdrowie! Tatusia, chcę najpierw tą kolorową. Tą kolorową, dobrze. To zaraz otworzymy, to teraz otwiera Oluś, a na końcu ostatnią otworzy Zosia, prawda? Znaczy wszyscy otwierają, poczekaj, tu ci tylko pomogę. Czy ci nie pomaga? Ciekawe jakie kotki, okej, najpierw ty chcesz tą specjalną, poczekaj, spokojnie, wytrzymaj, tu na tym można stawiać. Zosia jest, tu jest brązowa. Czyżby taka różowa? Jest, ta nie różowa. Nie, dla ciebie? A ty nie chciałeś tą specjalną? Tą specjalną. Nie, dwóch nie, Olek. Albo dobra, teraz tutaj dwóch. A do, jaką chcesz brązową, Zosia? To masz brązową, ty masz białą. Nie ma się co kłócić, jeszcze jedną paczkę małą, mamy całą do otwarcia, więc spoko, luz, móc i spontan. A nie otwierasz najpierw tego? Ja wiem, że mi się trafi tam. A skąd dobra. Wiesz? Tylko proszę mi się tu nie kłócić. No, jestem cena tego. Wiertarka? To też mam różową tą glinkę. Powiedzcie nam, napiszcie w komentarzu, czy to pistolet. Na tego bałwana. To jest bałwana? No zobaczymy. Czy to pistolet, czy suszarka, bo nie wiemy co to. Jakieś kwiatki. Jakieś kwiatki kładziemy. Tylko pamiętaj, które są twoje. No to otworzymy sobie nagranie i będziemy wiedzieli. Jak to masz. Już otwieram. To otwierasz tą specjalną, tak? Najpierw. Najpierw, proszę. Daj. Chwileczka, tam szukaj co tam jest. Ja wam tu już pootwieram. Będę wyrzucał. Nie no, mogę. Jeden... A skąd ten kotek? Ten jest, tu, jak tu leżał, to z tej glinki. Z tej glinki, a bo już wyciągnęłaś kotka? Nie, dopiero będę otwierać, bo nie mogę, bo mam ręce. Czyli jeszcze jeden kotek z poprzedniej paczki został. No tak, bo mam, nie, no pięć jest. Z tej, bo tak, a, z tej. Były dwa. A tą skąd masz? Ta też. Aha, bo były, dwa. Były dwa. Dobra, super, ostro. Jakaś baletnica. A ja mam baletnica. To Olusiu, trafiłeś w baletnicę? Tyrym. Ja mam kalkulator. Kalkulator czadersko odlotowy. Wiem, że ja trafię tego. Pomocy. Już ci idę pomagać. Strasznie się zbiera. Tata, ja wiem, komary. Kogo trafię. Właśnie mnie ugryzł, komarzysko ugryzło. Zosia, znowu się nie widać, przesuńcie się, Zosia. Tata, ja trafiłem tego głupiego. Nie mówimy tak. Nie ma głupich. Ale fajne. Ale fajnego masz. Prestiżowy, ale... Którego trafiłeś? Pokaż, bo ja nie widzę. Tego. Tego? O, jest fajny, śmieszny. O, stoi, brawo, stoi. Już otwiera. Ja mam kaktusa i kwiatka. Kaktusa i kwiatka. Ale fajny kaktus i kwiatek. Jest jakiś z brokatem. Zobacz ją. Tamty z brokatem. No, otwieraj. Z brokatem jest. Pokaż. O Jezu, jaki fajny. Pokaż wszystkim. I mi też pokaż, poczekaj. Zobaczcie, ja pomogę, kaktusa i to. Zobaczcie. Ja mam takie kaktus i to tam pokaż. O, śpi sobie w pudełeczku. Koteczki lubią chodzić do pudełeczek. I mamy kolejnego. Tym razem Oluś ma. Zobaczcie, srebrnego z kwiatuszkiem, jaki słodki. Zobacz, jaki jest słodki, cudowny. Ale słodziutki. Słodziutki, fajniutki. No trochę słodki. Trochę słodki. Nie, on jest super ospo od lotoski. Zosia, znowu się troszkę nie dać, chodź tu bliżej, musisz się pilnować, żeby się burzyć. Olusiu, nie wypychaj jej. Dobra, jedziemy dalej.
I naklejeczki na razie odkładamy. Ja będę to miał jakiegoś tego. Ja wyjęłam naklejki. Jej, mam tego! Masz tego? Super, ale to nie podglądaj naklejkę najpierw, ja tylko będę. Otwieraj i pokazuj wszystkim. A ja mam otwierać. Dobrze. No i mam proszę, naklejeczkę. Naklejeczka do podglądu. Fajny! Pokaż, pokaż. Ale czadzior! Widzieliście? Nie, to jest kanapka z kota? Nie, to chyba... A, to są naleśniki. A, on się położył w naleśnika. Masełko. Masełko naleśniki. To tam się kolejne pół. Ja, poczekaj spokojnie. Najpierw trzeba posprzątać, bo już nie mam... Jeszcze tu są te małe. Muszę powyciągać. Każdy po jednym. Każdy po jednym. No i ja jeden. Dobra, to zrobimy, że ja jeden otworzę. A nie tylko otwieram wszystkim. Nic nie mam z radochy otwierania. Poczekaj. Chyba właśnie tego. Ale mnie uciął komar, mówi wam. Ale widzicie? No widzimy kaktusik i co tam jest? Kwiatek. I kwiatuszek. Super, Oskomarzu, już otwórz to. Daj Zosia, ci pomogę. Mam słabe bazylki, bo wczoraj odcinałam. Okej, okay, proszę. Juleczka? Też nie możesz. Dobra. O nie, chyba będzie powtórka. O, no to sobie odłożysz od razu. Ja mam nie, mogę mieć taki... inne, bo myślałam, że będzie dynia. Będzie dynia? Nie, nie będzie. Nie będzie dyni? Dobra, ja tu patrzę. Tata, ja trafiłem popcorn. Popcorn? Ale czadzio. Ja też mam popcorn. Puchar. A ty puchar. Chyba. Okej. Okay. Puchar. To co? Pucharek. Super, ja trafiłem. Pokazujcie. Już tu mamy coraz mniej miejsca. Patrzę, czy widać w tym, czy do siebie. Nie, o tu, właśnie, dokładnie. Ja mam jakiś, nie wiem co to jest. Stojący mikrofon, lampę. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Co ja tu mam? Co ty tam masz? No niemożliwe. Babeczkę. Pokaż. Babeczkę, nie no, cud miód. Jednym słowem. Słucham was. Poczekaj. Olusiu, najpierw posprzątamy. Olek. Kochanie, bądź cierpliwy. Ale kolejne będzie to moje. No chociaż nie. Teraz powinno być teraz Zosi, bo Zosia ma teraz każda paczka jest do czegoś innego. Tu glinkę sprzątamy. Dobra, dziękuję. Trzeba będzie wyczyścić stół. Tymeczku, bo tu jeszcze jest z nami Tymek, który świetnie śpiewa i gra na klarnecie. Gra na klarnecie, jest superowski. Chcesz? Pomachaj. Przywitaj się z widzami. Cześć. No hello in the flow. Tymku, mam prośbę, przyniesiesz coś do psikania na komary? Bo mnie tak gryzą, mam słodką krew. Ciebie też? To zaraz popsikamy wszystkich, bo nas zjedzą. Ciebie swędzi wszystko od rana? Bo wczoraj jeszcze tu Olusia, dobra. Okej. Oj, nie zgubcie. Okej, jedziemy teraz z ostatnią pakuchą. Dowodząca jest teraz, poczekaj Olusiu, dowodząca jest, poczekaj Oluś, dowodząca jest Zosia, tylko musisz się przesunąć, żeby ją było widać. O, Tymek na mnie się. Poczekaj. Ty masz tą, tak? O, jest to komary. A moja? Dwa małe. Którą chcesz? Białą? Jeszcze białe nie otwierajesz, Olusiu. Ja. Białe się ja dwa. Nie chcę. O, Oluś się nam obraził na antenie. No pięknie. To ja weźmy sobie białą. O. Olusiu, patrz, wszyscy patrzą na ciebie. Co ty robisz, Olusiu? Ojeju. Oluś się nam obraził, ale nie szkodzi, nagrywamy. Tak to się czasem zdarza. Zosiu, podejdź tutaj bliżej, bo znowu się nie widzę. Oluś, przecież to będzie wszystko twoje, tylko Zosia otwiera. Tak się umawialiśmy, że każdy coś otwiera. Dawaj, otwieraj. Oluś nie otwiera? Dobra, Olusiek się nam obraził. Pierwszy raz na naszym youtuberskim programie, gdzie jest Oluś i ta... Oluś będzie otwierał stajniaka. Ale fajny kot. Zobacz, Olusiu, jak fajny. Dobra, na razie Oluś obrażony. Poczekajcie, ja się psiknę, bo już nie... Nie. Zaraz psikniemy. Zobaczcie, psikam się. Ja mam takiego, spójrzcie. A jak? A, tak się go. O Jezu, on chyba nie stoi. A nie, jednak stoi. O, dwie mam. Oj. Dobra, psiknięty jestem. Uważajcie, bo tam coś wam wypadło. Zeszyć. Mam lotnika. Masz lotnika. A ty, Olusiu, co masz, kochanie? Tak, lotnik.
Oho, czyli jedną będzie tajemnica, a wy będziecie musieli chyba zgadnąć, co tam Oluś, nasz obrażarski, wyciągnął. Dobra. Popcorn znowu spadł. Popcorn. Już wiesz co? A zdradzisz widzom? Nie zdradzisz. Zosiu, bo znowu się nie widać. Chodźcie, przysuńcie się tu. Juleczka przysuń. Czyli to jest nasz ostatni odcinek youtuberski, bo Oluś kończy karierę youtubera, bo nie chce pokazywać, co tam otwiera. Ja obstawiam, że to będzie ten czarnoksiężnik. Szkoda, że nie ma powtórek na razie. Z czapką. No i to będzie może. Dobrze, Olusiu, nie bądź tak. Co tam jest? Co tam jest? Oby była powtórka bałwana. A tak bardzo byś chciała powtórkę bałwana? Tak, nie mam. No to otwierajcie razem. Jest czarnoksiężnik. Tam czarodziej. Czarodziej. Okay. O, jaki fajny. Ja mam takie oczy. Zielony. Zielony czarodziej. My czarodzieja mieliśmy chyba, Olusiu, nie? Ale niebieskiego, fioletowy. Właśnie, my mieliśmy czarodzieja, ale w innym kolorze. Czyli ile jeszcze nam zostało kotków do wyciągnięcia? Jeden. Nie, jeszcze Oluś ma. Oluś ma, ale on podgląda na klejki i jest tajemny, nie ma tajemnicy. Dobra. Czyli on już wie, zanim wyciągnie. No i chyba spadłem w dziurkę. No to nie. Ale czadzior. Super osko. Kot w doniczce. A nie, to wiaderko. To jest wiaderko z wodą. Super osko, odlot osko. Jedziemy teraz dalej. Ja myślę, żeby... O, Zosiuniu, bo ci spadają na dół, musisz uważać. Ja wiem. Tu są kwiatuszki i kaktusi. Ja myślę, że to będzie taki ten leniuch. A mogę ja podejrzeć? Daj podejść, daj podejść, daj podejść. Zosia, bo znowu się nie widać. Musisz pilnować się. No. Słuchawki, ale czadzionek. Zobaczymy, czy na kogo spróbuję. No właśnie, spróbuj. Zosia, sprawdzi, czy pasują słuchawki. Możesz na tego. Ale dajcie Olusiu, pomogę. Ale idzie do mnie. Możesz. Tak, kochanie. O, kot baletnicy. Ostatni to jest odcinek, synaczku. Na razie. Pożegna się. Machamy Olusiowi, robimy papa, bo to już jest nasz chyba ostatni odcinek, bo jak Oluś się obraża na antenie, to jest bardzo źle. Takie mam naklejeczki. Okej, okay. Oluś, ostatnia szansa, bo wszyscy są niecierpliwi, co ty tam masz, ukrywasz? Ja patrzę, uwaga, Olusia kotecek, wszyscy, o ja teraz nie mogę otworzyć, takie nerwy, emocje. Uwaga, mleczko malutki, była czapeczka. Nasz ulubiony śpioch. Ale grubo. Fajny. On nie jest gruby, tylko puszysty i on lubi spać. I mam czapeczkę i jeszcze Zosia czapeczka. I to jest jego naklejka. Okej, okay. Mam nadzieję, że wam się podoba. A nie, jeszcze mamy to do otworzenia. To jeszcze ty masz jeden. Otworzyłam. A, otworzyłeś. Poczekaj, ale to wiesz co, idź Zosią pomagaj otwierać. Możemy razem otworzyć Zosiuniu? No dobra, to ty wyciągasz część linki i ona część. Idź tam do Zosi, szybciuchem. Szybciuchem. Otworzę samym. To na razie Oluś poszedł się obraził, tak to niestety bywa. Nasz kanał chyba przestaje się nazywać Oluś i Tatuś. Tak mi się tylko Tatuś. Powiem. Tylko Tatuś? Tatuś i goście. Może będzie tak. Super, osko, wyciągamy. Fioletowe. No nie, zobacz, co ja trafiłem. Numer jeden. Płetwę do pływania. Super. To jest puszka. No. Puszka. Taka puszeczka. Super, osko. Ja mam lornetkę. Lornetkę. Ekstra. I co jeszcze mamy? Ja mam jeszcze... Ty masz co, jest? Co to jest? Pistolet na wodę. Pistolet na wodę to idealnie, super. Bo jesteśmy nad morzem i są też baseny, więc... Bo jesteśmy w Holiday Park i możemy korzystać z pistoleciku. Dobrze, Zosiu, bo już nie trzymaj nas niecierpliwości, niecierpliwości. Co tam jest za specjalny superowski koteczek? Nie patrzymy, nie patrzymy. Ty mój, zawołaj Olusia, może przyjdzie. Powiedz, że będziemy się żegnać z widzami, czy on się nie pożegna. A tu jest jakaś... A tu co ja mam? Radio, no nie wierzę. I jamnika tak zwanego. Tutaj patrzcie, superowski, odlotowski, już nie ma miejsca, nic nie widać, nie szkodzi zaraz, ale będziemy mieć sprzątania, jak ta niania. Zosia, daj pomogę.
No też masz śliskie ręce. Proszę, kolejny brokatowy. I co to jest za brokatowy? Kot w bluzie! Kot w bluzie, ale czadzior. Na pewno on jest bluźny kot. Ale fajny. Dla kogo to będzie? Jak dla kogo? To są przecież Lusia! Ale coś pomyślimy, coś się odpalimy, tak, Zasiula? No dobra, to co, nie ma Olusia, ale wy musicie mi pomóc. Czyli co, żeby nasi widzowie o czym nie zapomnieli? O łapce w górę. O, czekaj, Zosia, teraz o najważniejszej. Zosia, łapce w górę. Subskrypcji. Na jaki kolor ma być subskrypcja? Na szary. Na szary. I dzwoneczek, ding-dong, żeby wam przypominało, że się pojawił nowy odcinek. Superosko od Lotoska. No to co? Dziękujemy ślicznie. Mieliśmy tego sporo. Żegnamy was. Życzymy udanych dalszych wakacji. Jeszcze raz przypominam mi o łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczku. I przepraszamy za Olusię, ale czasem, no niestety, dzieci się obrażają w tych czasach, prawda? Wy też się czasem obrażacie. A Julka to jest specjalistą, słyszałem. Uwaga, a ty Zosia trochę się obrażasz czasem? Zdarza się. No właśnie, tak to jest, to są tylko dzieci. To nic, trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Do zobaczonka, udanych reszty wakacji. Pa, 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 pomachajcie, pa!